Witam jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie. Jako, że nie jeżdżę po innych zborach, to znowu nie przywiozłam żadnych pozdrowień. Musicie mi to wybaczyć. Może dzięki temu jestem częściej tutaj, więc wszystko ma plusy i minusy. Więc przejdę od razu do tematu, zwłaszcza, że już nie zostało zbyt dużo czasu, a nie chciałabym też przeciągać w nieskończoność. Zacznę od tekstu z Ewangelii Jana. O dłuższy fragment tego rozdziału opierałam już ostatnie kazanie, ale ten tekst zainspirował mnie na tyle, że chciałabym zacząć od niego również dzisiaj, bo wtedy chyba powiedziałam o nim za mało. Jest to 14 rozdział z Ewangelii Jana, wersety 13-15. I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Niesamowita obietnica. Czytając te słowa, rozmyślając nad tymi słowami, zdajemy sobie sprawę, jaką moc Chrystus nam oferuje. Zdajemy sobie sprawę, że chrześcijaństwo to nie są tylko jakieś takie marne próby stania się lepszym człowiekiem, tylko że chrześcijaństwo to jest niesamowita nadnaturalna siła. To jest moc Boża, to jest cała Boża potęga, która idzie z nami i prowadzi nas przez życie. To jest możliwość proszenia o cokolwiek, I Pan Bóg obiecuje, że nas wysłucha. I to jest możliwość przestrzegania Bożych przykazań z miłości, bez potykania się, bez trudów, bez ciągłych zmagań się z sobą. Pan Bóg nam to obiecuje. Czytając te słowa, można by odnieść wrażenie, że teraz to już prosta droga usłana płatkami róż i mamy same możliwości i żadnych barier. Tylko zastanawiając się nad moim życiem, doszłam do wniosku, że to nie zawsze działało, że to nie zawsze tak wyglądało. Dlaczego? Skoro Pan Bóg coś obiecał, to nie może być Jego wina, że w moim życiu to nie zadziałało, bo Pan Bóg nam to zapewnił, Pan Bóg nam to obiecał. Chrystus podkreślił to tutaj dwa razy. I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię. I w 14, jeśli o coś prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. Skoro Jezus podkreśla to dwa razy, to jest naprawdę prawdziwe, naprawdę rzeczywiste, naprawdę można by powiedzieć na wyciągnięcie ręki. Więc dlaczego w moim życiu nie zawsze to działało? Podejrzewam, że w waszym życiu też spotkaliście się z taką sytuacją, że prosiliście o coś, modliliście się i być może mieliście czasem tak jak ja wątpliwość, bo przyznam wam się, że czasem tak mam, że chciałabym prosić Boga w taki naprawdę żarliwy sposób, a gdzieś w głowie pojawia się modliwość, pojawia się strach. A jeśli Pan Bóg nie odpowie na tą modlitwę, czy ja dalej będę Mu ufać? A jeśli Pan Bóg nie odpowie, chociaż według tego tekstu ja w ogóle nie powinna mieć takiej myśli w głowie, ale gdzieś pojawia się strach, że będę się modlić i nic się nie stanie? I co wtedy z moim zaufaniem do Słowa Bożego? Co wtedy z moim zaufaniem do tych wersetów? Co wtedy z moim chodzeniem z Bogiem? Jak ja to sobie wytłumaczę? Dlaczego? Dlaczego w naszym chrześcijańskim życiu brakuje tej niesamowitej mocy, o której Chrystus mówi tu w taki mocny, wyraźny sposób? Znalazłam dwa cytaty w książkach Ellen White. Te dwa będą pochodzić z książki W atmosferze niebios, która dokładnie odpowiada na to pytanie, dlaczego brakuje nam mocy. Pierwszy cytat. Oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. Zbyt mało oczekujemy, a przecież otrzymujemy stosownie do naszej wiary. Nie powinniśmy trzymać się kurczowo naszych sposobów, planów, koncepcji. Mamy się przemienić przez odnowienie naszego umysłu, abyśmy umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. I drugi cytat. Zaczyna się od tekstu biblijnego, który bardzo dobrze znamy. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Dlaczego nie otrzymujemy więcej od tego, który jest źródłem światła i mocy? Otóż oczekujemy zbyt mało. Nie cenimy należycie mocy i skuteczności modlitwy.
Wiecie, te cytaty powaliły mnie. Dlaczego mnie powaliły? Bo żyjemy w społeczeństwie i żyjemy w czasach, kiedy wszyscy oczekują. Mówi się o tym, że wszyscy są roszczeniowi, że nikt nie chce dać od siebie, każdy chce dużo dostać. Czy to możliwe, żeby dzisiaj słowa Ellen White były aktualne? Czy to możliwe, że oczekujemy od Boga zbyt mało? Okazuje się, że tak. Okazuje się, że gdybyśmy oczekiwali od Boga tyle, ile możemy oczekiwać, nie mielibyśmy problemu z tym tekstem. Nie mielibyśmy problemu z tłumaczeniem, że jeśli o coś prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to, ale musimy prosić w odpowiedni sposób, musimy prosić o właściwe rzeczy. Gdybyśmy oczekiwali od Boga tyle, ile nam oferuje, nie musielibyśmy naszych obaw ubierać w jakieś dobrze brzmiące teorie. Bo ta moc Boża realizowałaby się w naszym życiu. Więc teraz pytanie, dlaczego oczekujemy zbyt mało? Dlaczego, skoro wszyscy wokół nas oczekują za dużo od wszystkich innych, dlaczego my w stosunku do Boga oczekujemy zbyt mało? Tutaj powodów można wymieniać bardzo dużo. Po pierwsze, nasza ulubiona niezależność, samowystarczalność. My, zanim poprosimy Pana Boga, my chcemy sobie poradzić sami, wypróbować wszystkie ścieżki, wszystkie sposoby. Wolimy nie mieć długów wdzięczności, chcemy swoje pomysły realizować. Mogą być inne powody. Może czujemy się jakoś mało ważni. No, inni to mają poważne problemy. To nasz problem to jest taki malutki. To przecież nie będziemy Panu Bogu zawracać głowy, mówiąc kolokwialnie, naszymi malutkimi problemami, skoro inni mają takie wielkie. Być może mamy wrażenie, że to są sprawy, z którymi musimy poradzić sobie sami. Być może, no, można naprawdę wymieniać wiele, wiele, wiele powodów. Ja te wszystkie powody podzieliłabym na takie trzy grupy. A więc po pierwsze, zapominamy o Bożej miłości. Zapominamy o tym, że Pan Bóg chce się o nas zatroszczyć. Że to nie jest tak, że dopiero jak umieramy, to Pan Bóg chce nam pomóc, tylko że Pan Bóg chce nam pomagać w każdej chwili naszego życia. Że te słowa, jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to, nie dotyczą tylko chwili wypadku, kiedy już naprawdę nie mamy żadnego innego wyjścia, tylko Pan Bóg chce towarzyszyć nam, chce przekazywać nam swoją moc każdego dnia i o każdej porze. Druga grupa powodów. Zapominamy o Bożej mocy. Zapominamy o tym, że Pan Bóg może wszystko. I mówiąc wszystko, tam nie ma żadnych gwiazdek, gdzie na dole będzie napisane poza tym, 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 tym i tamtym. Tylko mówiąc wszystko, Pan Bóg naprawdę ma do dyspozycji wszystko. Cokolwiek byśmy nie wymyślili, a nawet rzeczy, których byśmy nigdy nie wymyślili, Pan Bóg może to wszystko zrobić. Pan Bóg ma niesamowitą moc nad całym wszechświatem. Pan Bóg jest niesamowicie potężnym Bogiem. I to jest, o tym czasem zapominamy. Trzeci powód to jest niewłaściwy kierunek oczekiwań. I to rozwinę trochę później, ale gdyby jeszcze te wszystkie trzy powody zgrupować w jeden podstawowy powód, to tym powodem niestety jest brak wiary. Chrystus za każdym razem, kiedy dokonywał cudu, mówił ludziom, według wiary ci się stanie. Niech stanie się według twojej wiary. Za każdym razem podkreślał, jak ważna jest wiara w tym, co czyni. Przeczytajmy może tekst z Ewangelii Marka. Znowu obietnica, niesamowita obietnica. 11 rozdział Ewangelii Marka, wersety od 22 do 24. A Jezus odpowiadając rzekł im, miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by rzekł tej górze, wznieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. Dlatego powiadam wam, wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. Dalej Chrystus mówi o postawie podczas modlitwy, o pewnych rzeczach, które musimy mieć załatwione. Ale sama obietnica jest niesamowita. Myśleliście kiedyś o mocy Bożej w tych kategoriach? Że Pan Bóg może góry przenosić? Tak fizycznie Pan Bóg może przenieść górę. Pan Bóg tutaj to mówi. Jeśli by nie wątpił w sercu swoim, lecz wierzył, że się stanie. Wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam.
I tutaj w moim sercu pierwsze co to pojawia się zdanie: przydaj mi wiary, Boże, bo takiej wiary jeszcze nie mam. Ale tutaj znowu pytanie, o jakiej wierze Chrystus mówi? Czy to chodzi o takie, o siłę autosugestii, o wewnętrzne przekonanie, że to, co powiem, to na pewno się stanie? Gdybyśmy podchodzili do Boga w ten sposób, że Pan Bóg ma robić to, co ja mówię, to nie byłaby wiara, to jest pycha. To jest grzech, do którego szatan próbował podczas kuszenia Jezusa na początku zwieść Chrystusa, tak? Że Pan Bóg ma robić to, co ja mówię. Więc skoro nie chodzi o to, że ja uparcie będę przekonana, że stanie się to, co mówię, to, o co proszę, o jaką wiarę chodzi? O jakie przekonanie? Czym jest ta wiara, o której mówi tu Chrystus? W jaki sposób modlić się? Rzeczywiście modlić się z mocą. W jaki sposób prosić Boga z mocą? W jaki sposób przygotować się na to, że Pan Bóg rzeczywiście może odpowiedzieć na każdą moją modlitwę i może uczynić wszystko dla swoich dzieci. Wszystko. I tu znowu podkreślam, bez gwiazdek. Wszystko. Otwórzmy może wspólnie drugą Księgę Królewską, bo myślę, że tam jest historia, która w doskonały sposób obrazuje oczekiwanie na Boże błogosławieństwa z wiarą. Oczekiwanie na Boże dary z wiarą. Mówiąc Boże dary, mam na myśli bardzo szerokie spektrum tych darów. Nie tylko błogosławieństwa, których takie materialne, których doświadczamy na co dzień, ale mówiąc Boże dary, mam na myśli też Boży dar sprawiedliwości i uświęcanie nas. Mam na myśli też Bożą mądrość, którą daje nam w ogromnym zakresie. Mam na myśli też dary duchowe, które Pan Bóg daje nam, żebyśmy je wykorzystywali. Mówiąc o darach Bożych, to mam na myśli wszystko, co Pan Bóg nam daje. 4 rozdział 2 Księgi Królewskiej i czytam od początku. Jest to historia Elizeusza. Elizeusz był prorokiem Bożym, następcą Eliasza. Żona pewnego ucznia prorockiego użalała się przed Elizeuszem, mówiąc: sługa twój, a mój mąż umarł, a ty wiesz, że ten twój sługa należał do czcicieli Pana. Lecz oto przyszedł wierzyciel, aby zabrać sobie dwoje moich dzieci jako niewolników. Elizeusz rzekł do niej: cóż mogę dla ciebie uczynić? Lecz powiedz mi, co jeszcze posiadasz w domu? A ona na to: nic nie ma twoja służebnica w całym swoim domu oprócz bańki oliwy. On rzekł: idź, napożyczaj sobie naczyń z zewnątrz od wszystkich swoich sąsiadów, naczyń pustych, byle nie za mało. Potem wejdź do domu i zamknij drzwi za sobą i za swoimi synami i nalewaj do wszystkich tych naczyń, a pełne odstawiaj. Odeszła więc od niego, zamknęła drzwi za sobą i za swoimi synami. Oni jej podawali, a ona nalewała. A gdy naczynia były pełne, rzekła do swego syna: podaj mi jeszcze naczynie. Lecz on jej odpowiedział: nie ma już naczyń. I wtedy oliwa przestała się lać. Poszła więc i opowiedziała o tym mężowi Bożemu, a on rzekł: idź, sprzedaj oliwę i spłać swój dług. Ty zaś wraz z synami utrzymujcie się z tego, co zostanie. Wyobrażacie sobie, jaka to niesamowita ilość oliwy musiała być, że ona spłaciła wszystkie długi i jeszcze miała pieniądze na utrzymanie się z tego, co zostało? Wspaniały cud. Czy ona tego oczekiwała? Nie wiemy. Ona przyszła po pomoc, tak? I teraz w tej historii jest zawarta nauka, w jaki sposób my możemy być gotowi na przyjmowanie Bożych błogosławieństw w niesamowitej ilości, w każdych okolicznościach. Po pierwsze, ona nie stara się za wszelką cenę rozwiązać problemu sama. Pierwszy punkt to jest taki, że wdowa kieruje się do Bożego proroka. Kieruje się do Boga po pomoc. Czyli mamy już pierwszy rodzaj wiary, pierwszy element wiary, wiara w Bożą troskę. Ona jest przekonana, że Pan Bóg jej pomoże. Jest przekonana, że Pan Bóg jest zainteresowany jej życiem i z tym problemem idzie do Niego, bo do kogo ma iść? Tu nie ma rozwiązania. Sytuacja jest dramatyczna. Wierzyciele chcą zabrać jej dzieci jako niewolników. Chyba każda matka w tym momencie sobie myśli, no chyba nie ma nic gorszego, to już niech dom mi zabiorą, niech wszystko mi zabiorą, niech dzieci mi zostawią, tak?
W tym punkcie ona nie pakuje się, nie wyjeżdża, żeby jej nie znaleźli, nie wymyśla tysiąca sposobów, w jaki sposób mogłaby uniknąć długów i wierzycieli. Ona z ufnością zwraca się do Boga po pomoc. My bardzo często tak nie robimy. My bardzo często, kiedy pojawia się problem, najpierw piszemy sobie listę własnych rozwiązań i po kolei, punkt po punkcie realizujemy je. Kiedy upadną wszystkie, wszystkie 15 moich rozwiązań upadnie, wtedy dopiero zaczynamy myśleć o Bożej pomocy. Wtedy dopiero zaczynamy odczuwać jakąś taką potrzebę, że może to jest jeszcze jakieś rozwiązanie, którego nie wykorzystałam. Nie, Pan Bóg mówi, ja chcę Ci pomagać, ja chcę się Tobą opiekować, ale przypomnij sobie o mnie od razu, bo ja mam niesamowitą moc. Druga sprawa. Ona nie przychodzi do Elizeusza z gotowym rozwiązaniem. Ona nie przychodzi prosić proroku, gdyby Pan Bóg chciał sprawić, żebym znalazła pieniądze, to cała moja sytuacja jest w porządku. Ona nie ma gotowego rozwiązania swojego problemu. To nie jest tak, że prosi Pana Boga, żeby podrzucił jej pieniądze. Albo prosi Pana Boga, żeby jej wierzyciele wyjechali z Izraela na przykład. Nie, ona jest gotowa na przyjęcie Bożego rozwiązania. Nie stawia warunków, nie ma dla Pana Boga instrukcji działania, co należy zrobić, żeby wdowa miała pieniądze. Ona przychodzi po pomoc i pozwala Bogu pomagać w taki sposób, w jaki Pan Bóg chce jej pomagać. My bardzo często mamy dla Pana Boga instrukcje. My bardzo często mamy świetne pomysły, jak rozwiązać nasze problemy, tylko właśnie brakuje nam tej mocy sprawczej, żeby te instrukcje zadziałały i nie przychodzimy do Pana Boga z prośbą o rozwiązanie problemu, tylko z prośbą, żeby zrobił to, 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 a na końcu to i wtedy będziemy szczęśliwi. Pan Bóg ma zawsze lepsze pomysły od nas. Zawsze. Jak dobrych pomysłów byśmy nie mieli, jak wspaniałe nam by się to nie wydawało. Czasem mamy takie pomysły, wiecie, że gdyby to się zrealizowało, to przecież wszyscy będą szczęśliwi. To będzie po prostu raj na ziemi. Pan Bóg i tak ma lepsze pomysły. Pan Bóg ma zawsze lepsze pomysły. I jeśli my forsujemy nasz plan, jeśli my chcemy wymusić na Panu Bogu stosowanie się do naszych instrukcji, to znaczy, że nie wierzymy w Jego mądrość. Bo Pan Bóg jest mądrzejszy od nas. I Pan Bóg wielokrotnie w Biblii podkreśla, że Jego myśli są ponad naszymi myślami, a Jego drogi są lepsze od naszych dróg. Wiecie, Izraelici mieli bardzo wiele pomysłów zawsze na wydobycie się z niewoli, na zwycięskie wojny, często mieli bardzo silną armię, a jednak Boży pomysł był zawsze lepszy od tego wszystkiego i za każdym razem, kiedy forsowali swoje pomysły, to się nigdy nie udało. Dlatego nie oczekujmy od Pana Boga, że będzie się stosował do wszystkich naszych instrukcji punkt po punkcie, kiedy mamy problem, bo Boże rozwiązania są czasem tak wspaniałe, że nawet nie przyszłyby nam do głowy. Bo Boże drogi są tak wspaniałe, że my często nie jesteśmy w stanie wpaść na to, jak można to rozwiązać. I dopiero kiedy przychodzimy do Pana Boga nie z instrukcją, ale z problemem, nie z planem, ale po Jego plan, dopiero wtedy widzimy, w jaki sposób On działa w naszym życiu. Dopiero wtedy widzimy, że ten jeden problem, który chcieliśmy rozwiązać, Pan Bóg rozwiązuje w taki sposób, że rozwiązuje 50 innych, z których nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy wcześniej. Bądźmy gotowi na Boże rozwiązania. Trzeci punkt. Wiara w Bożą moc. My bardzo często jesteśmy zniechęceni, rozczarowani. Wydaje nam się, że choćbyśmy się modlili, to nie wiemy, czy Pan Bóg to zrobi. Wdowa wierzyła w to. Kiedy prorok powiedział jej, co ma zrobić, ona poszła za tym. Ona nie poszła do domu, nie usiadła z synami i nie zaczęli analizować, czy to będzie dobre. W zasadzie po co nam te naczynia, skoro Pan Bóg mógłby przesłać nam pieniądze w jakiś inny sposób. W zasadzie dlaczego ja mam chodzić po wszystkich sąsiadach i pożyczać i jeszcze się upokarzać, skoro przecież Pan Bóg ma tyle sposobów na podesłanie mi pieniędzy albo na rozwiązanie tej sytuacji. Nie, ona zupełnie wierzy w to, że to, co mówi Pan Bóg, to należy zrealizować. I idzie za tym.
ona nie wie, w jaki sposób to się stanie, że nagle jej długi znikną. Ale skoro prorok Boży kazał jej pożyczyć naczyń od wszystkich, no to idzie do wszystkich sąsiadów i pożycza naczynia. Bo takie jest Boże rozwiązanie. I ostatnia rzecz, zaufanie Bożym Słowom. My bardzo często czekamy na dowody. Modlimy się do Boga o dar, nauczania na przykład. I czekamy, aż poczujemy w sobie, że mamy ten dar. Modlimy się do Boga o jakikolwiek dar, modlimy się o jakąkolwiek rzecz i czekamy, aż Pan Bóg nam pokaże, że On to zrealizował. Wiecie, gdyby wdowa tak czekała nad tą bańką, aż z tej bańki zacznie wylewać się oliwa, to podejrzewam, że to nigdy by się nie stało. Ale skoro prorok Boży powiedział jej, że ma wziąć bańkę i nalewać oliwy, to ona bez dowodów, że tej oliwy tam nagle jest więcej albo że ta oliwa się pomnoży, po prostu wzięła bańkę i zaczęła nalewać według instrukcji proroka, bo Pan Bóg tak powiedział. Uwierzyła w to, że to jest rozwiązanie jej problemu. Uwierzyła w to, że to jest droga Boża i że to jest dobre rozwiązanie dla niej. I w niesamowity sposób napełniła tyle naczyń oliwą, że tak jak już mówiłam, mogła spłacić cały swój dług, a musiał to być ogromny dług, skoro jej dzieci miały być za niego niewolnikami. To nie były grosze, to nie były groszowe sprawy. To był ogromny dług. Spłaciła to wszystko i miała jeszcze na utrzymanie całej rodziny. Dzięki wierze w Bożą mądrość, dzięki wierze w Bożą moc, dzięki wierze w Bożą troskę i dzięki zaufaniu, że skoro przyszła do Boga o pomoc, to Bóg jej pomógł. Że skoro Bóg obiecał, że z tej jednej małej banieczki oliwy napełni mnóstwo naczyń pożyczonych od sąsiadów, to ona to napełni. To trzeba brać się za robotę i nalewać. Wiecie, to ostatnie kojarzy mi się z historią zawartą w Dziejach Apostolskich, gdzie, pamiętacie, gdzie Piotr i Jan pod świątynią spotkali chromego. Przeczytajmy może ten tekst. Trzeci rozdział Dziejów Apostolskich. Trzeci rozdział Dziejów Apostolskich od wersetu 6. Trochę skrócę tę historię, ale... I rzekł Piotr, srebra i złota nie mam, lecz co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego chodź. I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. Natychmiast też wzmocniły się nogi jego i kostki i zerwawszy się, stanął i chodził i wszedł z nimi do świątyni, przechadzając się i podskakując i chwaląc Boga. Ze wstydem muszę przyznać, że ja bardzo często modlę się w taki sposób, że gdybym stała w tym miejscu i pomodliła się, następnie stałabym i czekała, czy z jego nogami coś się dzieje. Piotr tego nie zrobił. Piotr był przekonany, że Bóg odpowiada na jego modlitwy. On go podniósł, on go zerwał. Ja myślę, że ten chromy w ogóle nie wiedział, co się dzieje. Ale Piotr wiedział, że Pan Bóg odpowiedział na jego modlitwę. I wiedział nie dlatego, że był przekonany, że stanie się to, co on pomyśli, tylko wiedział dlatego, że miał długie doświadczenie w wierze w Bożą troskę, w Bożą mądrość i w Bożą moc. Piotr wiedział, że taki był plan Boży w tym przypadku. Musimy naprawdę ćwiczyć się w chodzeniu z Bogiem, żeby nie realizować swoich planów. Bo większość naszych rozczarowań wynika z tego, że czytamy sobie ten tekst Ewangelii Jana i myślimy, teraz stanie się wszystko, co powiem. I nawet nie pytamy Pana Boga o zdanie, tylko traktujemy modlitwę jako jakieś zaklęcie magiczne. Modlimy się o to, żebym miała coś, nie pytając Boga o zdanie. Później tego nie ma. I patrzę na ten tekst i mówię, nie udało się. Ale to nie tak działa. Ja nie realizuję swoich planów w swoim życiu. Ja poprzez kontakt z Bogiem, poprzez wiarę w Jego miłość, w Jego moc, w Jego niesamowitą mądrość, zbliżam się do Niego i chodząc z Bogiem stopniowo, ja wiem, jaki jest Boży plan. A jeśli nie wiem, udaję się do Niego po pomoc, udaję się do Niego po radę, tak jak wdowa udała się do proroka. Na koniec chciałabym przeczytać fragment z Drogi do Chrystusa. O tym, czego Bóg pragnie dla nas. Gdybyśmy mieli kiedykolwiek jakieś wątpliwości co do ilości błogosławieństw, jakie możemy od Boga otrzymać, gdybyśmy mieli jakieś wątpliwości co do tego,
czego możemy od Boga oczekiwać, na ile możemy sobie pozwolić. Ellen White pisze tak. Pragnie on, aby człowiek jako korona stworzenia osiągnął możliwie najwyższe szczyty rozwoju. Stawia przed nami wyżyny swych błogosławieństw i pragnie nas prowadzić do zdobycia ich dzięki swej łasce. Nasze oczekiwania w stosunku do Boga są cały czas za małe. I nie chodzi teraz o to, żeby żądać od Boga majątku i nie wiem, czterech samochodów i nie wiadomo czego, ale chodzi o to, żeby zdać sobie sprawę, jaką Bóg ma moc i jak bardzo chce nas nią obdarzać. Żeby zdawać sobie sprawę, że te słowa wypowiadane przez Chrystusa, że proście w moim imieniu, a ja to spełnię, że to nie są tylko puste słowa, że to nie są czcze obietnice dane apostołom i tylko apostołom, że to dotyczy każdego z nas w naszym życiu, że chodząc z Bogiem naprawdę mamy dostęp do niesamowitej mocy. I na koniec takie pytanie, które ja sobie zadałam i które chciałabym, żeby każdy z was się nad nimi zastanowił. Może zastanawiał się wielokrotnie, wiecie, to jest historia o oliwie. Każdy z nas ma w domu oliwę. Za każdym razem, sięgając po tą oliwę, zastanawiajcie się nad tym, gdybyśmy byli tą wdową, ile naczyń przygotowalibyśmy? Czy poszlibyśmy do sąsiada po jedno naczynie, żeby sprawdzić, czy to działa? Czy rzeczywiście posłuchalibyśmy proroka i przygotowali tyle naczyń, ile tylko mają sąsiedzi i tyle, ile tylko zmieści się w naszym domu? Bo Pan Bóg obdarzył ją według tego, ile naczyń ona przygotowała. Jak bardzo jesteśmy gotowi na Boże dary? Czy jesteśmy gotowi przyjąć tyle, ile Pan Bóg chce nam dać? Ile naczyń na oliwę przygotowujemy na co dzień? Amen.